Dobry wieczór, Piotr Nisztor, kulisy spraw. Dziś moim gościem jest Andrzej Jaroszewicz, syn zamordowanego premiera Piotra Jaroszewicza i człowiek, który przeżył i przez długie ostatnie lata zmagał się z tą tragedią. I jak się okazuje, dzisiaj przełom zatrzymani w sprawie zabójstwa Piotra Jaroszewicza. Dwóch z zatrzymanych przyznało się do tego, że to oni dokonali zbrodni jak pan zareagował Gdy dowiedział się dzisiaj o, tym, o tych zatrzymaniach, Dobry wieczór, państwu przede wszystkim, no cóż ja jak, dowiedziałem się o tej historii dzisiaj samego rana, od żony która która, wcześniej niż ja po prostu, to, oczywiście poczułem pewną ulgę, to nie to bez, bez wątpienia. poczułem ulgę. Yy, yy, potem przyszła tak, 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 taka chwila troszkę yy, bardziej człowieka już skoncentrowanego, czyli wybudzonego snu. I, I doszło do mnie do, do to, że jeszcze no mimo tego, że, że ludzie są zatrzymani, że prokuratora pewnie nie zatrzymuje bez powodu, to, to. To jeszcze na pewno jest bardzo wiele, wiele pracy i, i bardzo wiele, rzeczy trzeba wyjaśnić, a nie miał pan takiego déjà trochę bo to jednak historia która gdybyśmy się cofnęli. Trochę wstecz okazałoby się, że już organy ścigania, tych, których podejrzewali o tą straszną zbrodnię, zatrzymało wcześniej, zatrzymało wcześniej po czym okazało się, że zostali no wypuszczeni. Tak, no tak, no tak. Wtedy, wtedy powstał akt oskarżenia, jak wiemy, skierowany do sądu. Była rozprawa, yy, gdzie byłem oskarżycielem posiłkowym, więc znam, znam to na wskroś. Muszę powiedzieć, że, że od początku ja nie wierzyłem w tamtych ludzi, dlatego że, że wydaje mi się, że byli za bardzo prymitywnymi ludźmi, żeby dokonać takiego bezśladowego w zasadzie napadu i, i, i o, o skutkach, jakie jak, jak znamy, potem no. Powiem może, po, po, powiem może, że to śledztwo, które zostało teraz wznowione, to jest w zasadzie trzecim śledztwem, bo po drodze było jeszcze jeden, a mianowicie było śledztwo poświęcone zaginięciu w sądzie yy, yy, fiszek z odciskami palców i, i, i tam pewnych jakichś... Wewnętrznych dokumentów sądowych. Wejdę panu słowo. Wokół tej zbrodni narosło wiele mitów, badano wiele hipotez, między innymi związanych z ewentualnym rabunkiem, który no, śledczy bardzo poważnie brali pod uwagę, i te zatrzymania które zostały dokonane dzisiaj przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego z Krakowa na polecenie prokuratury, no to są osoby z tak zwanego gangu karateków, osoby, które torturu, torturowały już wcześniej swoje ofiary, które również dokonywały strasznych zbrodni. Pytanie tylko, czy również ten motyw rabunkowy w tym przypadku jest według pana prawidłowym tokiem rozumowania? Wie pan, Panie redaktorze, moim zdaniem nie. E, moim zdaniem nie, albo wiem, e, ja nie stwierdziłem, chociaż nie byłem pierwszy na miejscu zbrodni, bo, bo byłem wtedy w Trójmieście, mieście, nie stwierdziłem nic, co, co, co by zginęło z domu. Mm. Więc nie wiem, jeżeli jest motyw rabunkowy, gdzie... To nie, nie bierze się, nie zabiera się, nie kradnie się bardzo wartościowych obrazów, sreber, biżuterii. To, to trudno to nazwać, mnie przynajmniej, ja mówię w swoim imieniu, jakimś właśnie działaniem rabunkowym. Potem dopiero w czasie śledztwa. Po rozpoczęciu jego, potem był, był, był moment taki. Gdzie, gdzie otworzono sejf. Bez mojej obecności A to już było po zabójstwie tak to już było po zabójstwie po zabójstwie i ponieważ otworzono ten sejf dwa razy. Gdzie, gdzie pierwszy raz otworzono zaplombowano zrobiono zrobiono opis dokładny. Potem otworzono go oficjalnie drugi raz i, 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 i wtedy w tym sejfie, brakowało różnych rzeczy. W tym dokumentów. E, e, nie dokumentów Brakowało. Brakowało. Wiem, dokumentów, to, to trudno dzisiaj. jeżeli Bo to są dwie, dwie rzeczy, dwie. E, ja mówię o tym, o swoich spostrzeżeniach, które. Zobaczyłem, sprawdziłem i mam przekonanie do tego co mówię. Po prostu yy, yy, w czasie napadu i w czasie morderstwa osób został jego gabinet. Jaki cały dom splądrowany. Yy, I może, może tak, troszeczkę na pokaz. Dlatego, że, że yy, yy, no. Yy, Trudno mi się w taką rolę w ogóle postawić, że, że ktoś. Kto kradnie, no to kradnie coś dla niego wartościowego, prawda? Tym bardziej złodziej kradnie. Taki zawodowy, prymitywny, no kradzie coś, co łatwo co się tego pozbędzie. A czy w takim razie motyw mógł być inny? No, gang karateków, czyli gang działający w latach 90., słynący z wielkiej brutalności, wkracza w nocy z 31 sierpnia, na 1 września 1992 roku do domu pana. Ojca Piotra Jaroszewicza. I czy mógł być inny motyw w takim razie? No bo prokuratura i minister sprawiedliwości, prokurator generalny dość oszczędnie, mimo e, ogłoszenia no, bądź co bądź jednak sukcesu po tych ponad 25 latach postępowania, no dość oględnie mówił o ewentualnych motywach. Czy panu. Coś kojarzy się po tym, co dzisiaj usłyszał, z ewentualnym innym motywem niż moim, rabunkowy. Moim zdaniem takie, takie podkreślenie y, motywu rabunkowego i po stawienie go na pierwszym planie, jaką dzisiaj w wypowiedzi pana ministra Ziobry, y, y, wskazuje na to, że, y, że y, no po prostu jest skierowana duża uwaga. Na ten motyw. Yy, yy. A może to były tylko narzędzia może ktoś stał za tymi brutalnymi przestępcami. Yy, to było już mówione dawno to, to było umówione także w stosunku do tej grupy z Mińska Mazowieckiego, że ktoś stał no cóż ja powiem panu tak. Yy, ginie ginie premier rządu. Człowiek który, w polskich władzach wojennych po był 36 lat człowiek który posiada ogromną wiedzę który, o tym jak który funkcjonował... chyba posiada największą wiedzę. to było tak niektórzy mówią że nie posiadał żadnej wiedzy Ja, ja się z tego śmieję bo, bo, bo tak nie może być po prostu posiadał ogromną wiedzę, yy, yy. I po, po, poza tym był człowiekiem bardzo obowiązkowym, wie pan, takim, który, który rac, z racji pełnienia tej funkcji na pewno nie powiedziałby nic w momencie napadu, bo ja swojego ojca dobrze znałem. E, e, to... Nie zdradziłby nawet po torturach. Nie, 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 to mowy nie ma. Mowy nie ma. <kusz> Proszę zauważyć, że, że podczas tortur, tor, tor, ból działa tylko w pierwszym momencie. Po tym, jak już bardzo boli i bardzo, bardzo, ten komfort nabiera przyzwyczaja się do tego. Nie, mój ojciec nie, 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 na pewno nie, nie, nie. nie. Ja ani nie zralił żadnych tajemnic, yy, którzy nie posiadał. Czy ci, którzy według prokuratury obecnie są podejrzani o udział w tej zbrodni, o to zabójstwo, może po prostu po tych torturach wychodzili? z mieszkania wychodzili z domu e, zawiedzeni tym, że nie udało im się osiągnąć celu, że jednak ten legendarny e, legendarny majątek, który mógł się znajdować w domu pana ojca e, no jednak nie został znaleziony, A, jest to możliwe? Bardzo, o, o jakiej legendzie pan mówi teraz, no ja mówię o legendarnym majątku na przykład tych dokumentach, o których przecież długo e, 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 mówiono, które e, e, mogłyby być motywem. Te dokumenty, gdyby zostały. Wie, więc może sprzedane? tak. Mój ojciec był, był, był kolekcjonerem. Yy, yy, przede wszystkim zajmował się na początku zbieraniem znaczków pocztowych, potem yy, zajmował się zbieraniem yy, pieniędzy. To znaczy, <grym> i tu czasami powstaje jakieś niezrozumienie sprawy, dlatego że on po prostu numizmatyki zbierał. Pieniądze wycofane już. Z i nieważne. I był bardzo dobrym fachowcem w, tym, w, tej, w tej materii. Więc może stąd się bierze jakiś niebotyczny majątek. E, moim zdaniem to, to, nie to nie chodziło o to. To chodziło, to chodziło o e, ten mort jego, jego brutalność taka połączona, jakby z zemstą, wie pan. No bo jaką zemstę może czuć złodziej w stosunku do napadnięcia żeby żadnej. Chyba, że nie znalazł tego, czego poszukiwał. Chyba nie, ale myślę, że, 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 że w tej sprawie to, to, to jest troszeczkę inaczej. Yy, bo tutaj... Yy, mnie się wydaje, że ci, którzy tam weszli, to dobrze wiedzieli, do kogo wchodzą. I, i, I powtórzę jeszcze raz, że, że należy poczekać. Ja w piątek jestem zaproszony, nie wiem o której godzinie, do prokuratury w, w Krakowie. Mam nadzieję, yy, bo mam do tego prawo, że, że zobaczę pewne dokumenty i wtedy będę mógł, po uzgodnieniu oczywiście z prokuratorem, bo ja nie zamierzam zacierać tutaj żadnych śladów, czy, czy wpływać na tok postępowania. No Będę się mógł wypowiedzieć szerzej. No, muszę, ja muszę w to samo wierzyć, wie pan. Ja Czy muszę... jeszcze pan nie wierzy, że tym razem prokuratura posiada faktycznych sprawców tej zbrodni? Nie, ja nie mogę tak uwierzyć. Nie mogę tak uwierzyć na słowo, wie pan. Nie mogę, bo raz już uwierzyłem. Raz już uwierzyłem i, i bardzo się sparzyłem. Bardzo się sparzyłem tym. Tym, 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 tą sytuacją. Myślę, że, że yy, w tej chwili yy, jedynie czas może może pokazać, pewne, że no, na przykład no nie można ludzi trzymać bez dowodów już w areszcie, prawda? No właśnie, ale gang Karateków, czy w ogóle kiedykolwiek pojawił się wątek dotyczący tego brutalnego gangu w tej sprawie zabójstwa pana ojca? Panie redaktorze, ja nie mogę, ponieważ jak pan wie sam, bo to nie jest nasz pierwszy kontakt i pierwsza rozmowa, ja tym żyję, prawda? Ja też staram się wyciągać z tego wnioski i prowadzić sam pewien, pewien sposób. Pan jest dziennikarzem śledczym, pan to doskonale rozumie. Ja się staram prowadzić takie swoje wewnętrzne dochodzenie. Z którymi się z którymi po prostu ja się nie dzielę bo pewnymi faktami na wyrost nie można się dzielić. Ja tylko powiem dzisiaj jedną rzecz pan, że mnie zaskoczyła dzisiaj sprawa nazwu, nazwy tego gangu. Gang karateków. Ja kiedyś o tym słyszałem ja, ja wiem, że, że sama nazwa, i, I ten taki gang Karateków, wie pan. I nic więcej zapisało się gdzieś w mojej pamięci, muszę to przemyśleć, bo gdzieś z tym miałem kiedyś, przed laty, przed laty, przez kilkudziesięciu laty, taki. Ja już to wiedziałem, tak. Być może prokuratura po pokazaniu panu dowodów, po pokazaniu zeznań tych podejrzanych, no, Pomoże w przypomnieniu sobie. My niestety musimy już kończyć. Szanowni Państwo, moim gościem był Andrzej Jaroszewicz, syn zamordowanego premiera Piotra Jaroszewicza. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję.